Cześć! Dzisiaj będzie o bateriach, które otaczają nas z każdej strony, od telefonów i samochodów elektrycznych do nie wiem, rowerów i strugaczek do ołówków. A, a najbardziej ich wkurzającym problemem jest oczywiście ich żywotność. Nie wiem jak Wy, ale ja na przykład w ostatnich latach telefony zmieniałam głównie dlatego, że padała w nich bateria. Kiedyś można było wymienić całą baterię, teraz trzeba wymienić cały telefon. No i Wy pewnie macie podobne doświadczenia, więc biorąc pod uwagę taki punkt wyjścia, ja się nie dziwię, że większość osób uważa, że Najsłabszym ogniwem samochodów elektrycznych jest właśnie bateria. Dzisiaj będziemy mówić ogólnie o bateriach, natomiast jako, że kanał jest motoryzacyjny, będę się odnosił do elektryków. Z tego filmu sceptycy elektryków dowiedzą się, jak zatłuc każdą baterię i z satysfakcją powiedzieć jeszcze raz, a nie mówiłem. Natomiast miłośnicy elektryków dowiedzą się, jak korzystać z baterii, tak jak mówię, nie tylko samochodowych, ale też tych w laptopach czy telefonach, aby służyły one im. 10 razy dłużej niż sceptykom. A wszystko, jak w efekcie motyle, różnica zachowań będzie stosunkowo niewielka, a efekt na końcu będzie się różnił nawet dziesięciokrotnie. E, mówiąc językiem clickbaitów, wystarczy jeden prosty trik. Z tym, tym razem to jest naprawdę tak. E, jako, że sam mam flotę elektryków, naturalnie czytam sobie różne newsy na ten temat, rozmawiam z mądrzejszymi od siebie. No i e, ostatnio trafiłem na dwa takie badanie, o tak ciekawych wnioskach, że postanowiłem właśnie nagrać ten film, w którym opowiem też o swojej pomyłce przy okazji, którą dzisiaj będę musiał sprostować. I w sumie od tego zacznę. A więc przez lata w filmach twierdziłem, że nie należy kupować za dużej baterii. A teraz uważam, że to jest. Nieprawda. Ja Przykładowo, w teście Mazdy MX30 tłumaczę, że typowe przebiegi dzienne przeciętnego europejskiego kierowcy to około 50 km. To jest prawda. A to oznacza, że większość z nas nie potrzebuje auta z dużym zasięgiem. Też prawda. Wystarczy taka Mazda MX30 z małą baterią i zasięgiem 150 km. Czyli jak któregoś dnia zrobimy trochę większy przebieg, to też dojedziemy do domu. Wystarczy rano naładować przecież na full. Wieczorem najwyżej dojedziemy na oparach. Rano znowu na full i tak w kółko od full do pustej i jakoś to będzie. I tak będzie taniej, bardziej eko, wiecie, mniej się wozi ze sobą na pokładzie tej baterii. Tak myślałem, aż nie, nie trafiłem na te wspomniane badania. O co chodzi? Jak wiadomo, trwałość baterii określa się w cyklach, które jest ona w stanie wykonać przed utratą pewnej części swojej pojemności, po, po której to uważa się, że ona już jest za. Zbyt zużyta. Na przykład producent może deklarować, że tam pojemność jej spadnie do 80% tej początkowej deklarowanej pojemności nominalnej po 2000 cykli. Oczywiście to jest zależne od różnych czynników, tam prądu ładowania, rozładowania, temperatury. Ale wygląda na to, że najważniejszym z tych parametrów jest zakres. Jej wykorzystanie. On wpływa najbardziej na żywotność. Otóż producenci przy bateriach operują, jak wiecie, przedziałem 20-80%. Na przykład podają czas ładowania w tym przedziale. Dlaczego? No, w tym przedziale bateria po prostu może jakby więcej. Można ją ładować większą mocą, można się w reklamie pochwalić krótszym czasem ładowanie. No i ten sam przedział pojawia się też w instrukcjach, gdzie na pewno znajdziemy, że najlepiej nie rozładowywać baterii poniżej 20%, ani nie przeładowywać powyżej 80%. I tak cała branża. 20%, 80%. I można dojść do wniosku, że wewnątrz tego przedziału 20-80% jest dobrze, a na zewnątrz jest tak, no, trochę gorzej. No, tymczasem jest tak. Na zewnątrz jest źle, a nawet bardzo źle. W przedziale 20-80% jest dobrze, ale w przedziale 25-75% na przykład jest bardzo dobrze. 30-70% jest wprost wyśmienicie, a nie mówiąc już o przedziale 40-60%, czy to w okolicach, gdzie baterie właściwie przestaje się degradować. I wydawałoby się, że ten fakt przez producentów powinien być nagłośniony. Tymczasem zwróćcie uwagę, w reklamach mówi się przede wszystkim o maksymalnym zasięgu, który zrobić można, wiadomo, jedynie ładując baterię na full i rozładowując ją prawie do końca. I tworzy to taką iluzję, że to jest ten właściwy sposób korzystania z baterii. I nawet jeśli gdzieś tam w instrukcji na 25 stronie jest rzeczywiście napisane, że lepiej jednak trzymać się tego przedziału 2080 to można odnieść wrażenie, że to jest takie tmuchanie na zimne i takie marudzenie. Ale pomyślcie, nikt przecież w reklamie nam nie powie, że na przykład zasięg auta to 300 km, ale lepiej 180, bo taka reklama no, nie będzie zbyt optymistyczna. Zresztą nasze przyzwyczajenie ze spalinowych też nam sugerują, że tankujemy do pełna, jak się zaświeci rezerwa, prawda? Tymczasem właśnie w elektrykach jest zupełnie inaczej. Wystarczy popatrzeć na liczby. Jeśli będziemy korzystać z baterii w pełnym zakresie, od zera do 100%, i z powrotem oczywiście. Tu zależnie od technologii, to ona straci od 20% do 30% swojej pojemności już po 500 cyklach. Znamy to z telefonów, prawda? I teraz tak, prosty trik. Zamiast ładować na full, obcinamy po 10% z każdej strony. Czyli ładujemy do 90% i rozładowujemy nie niżej niż do 10%. I nagle okazuje się, że tych cykli bateria w dobrym zdrowiu zrobi już 3 razy więcej. Nie 500%, tylko 1500%. Tylko tyle obcięliśmy. A teraz obetnijmy po 20%. Tych cykli można będzie zrobić już 7 razy więcej 3500 i to jest właśnie ten przedział sugerowany przez producentów. I przypuszczam, że obiecane przez nich parametry żywotności baterii, bo gdzieś tam też to muszą zdeklarować, odnoszą się właśnie do tego przedziału. A więc jeśli kupimy auto, zachęcenie reklamą, że bateria zrobi milion kilometrów. Ale następnie będziemy ją ładować raz na tam 300 km w swojej maksymalnej pojemności, bo przecież w tej samej reklamy mówili właśnie o takim zasięgu. To bateria straci 30% pojemności nie po milionie, tylko po 150 tysiącach. Czyli już po 50 tysiącach, tysiącach przebiegu będziemy mieli zasięg o 10% mniejszy. Ale to jeszcze nie wszystko. Jeśli zrezygnujemy z kolejnych 10% pojemności i będziemy na co dzień korzystać z baterii w zakresie np. 20 do 70, czyli wykorzystując mniej więcej środkową połowę. Jej pojemności, to tych cykli zrobi nam się w dobrym zdrowiu 6000, czyli 12 razy więcej, niż gdybyśmy notorycznie ładowali samochód na full i cisnęli do zera. I to jest cały sekret, bo jeśli nie wnikając w szczegóły, będziesz ładował do pełnej i cisnął do oporu, tak jak w reklamie, to Twoja bateria straci parametry ponad 10 razy szybciej, niż kiedy będziesz z niej korzystać, właśnie w takim trochę bardziej okrojonym zakresie. A gdyby chciał. Ktoś powiedzieć teraz, że hej, przecież przy korzystaniu z 50% musimy ładować częściej, no to i cykli nam się robi więcej, to od razu mówię nie, nie, nie. Cykl to nie jest sesja ładowania. Cykl to jednorazowe oddanie przez baterię swojej takiej nominalnej pojemności. Bez znaczenia czy na raz, czy na raty. Czy był ładowane w międzyczasie raz, czy 10 razy, wszystko jedno. Czyli 6 tysięcy cykli to będzie 6 tysięcy zasięgów po 300 km, a dokładnie to 12 tysięcy cykli po 150 km, jeśli chcemy wykorzystać 50%, czyli 1 800 tysięcy km. No i kto w takiej sytuacji powie, że bateria to najsłabsze ogniwo? Przeżyje przez resztę auta. No i zresztą po tym przebiegu nadal będzie miał całkiem sporo pojemności, może być wykorzystywany na przykład jako, nie wiem, magazyn energii w domu. I jeszcze dwie uwagi zanim wytonę przecież w komentarzu. Po pierwsze, ja wiem, że samochód ukrywa przed nami swoją pełną pojemność, więc jak mówi, że jest 100%, to tak naprawdę jest na przykład 95, to tak z moich obserwacji tak jest na przykład w Kia i w Nissanie u mnie. Szczerze mówiąc, mam wrażenie, że producenci obcinają te 5% z każdej strony, tylko po to, żebyśmy nie mogli zatłuc baterii w ciągu roku i żeby nie przyjechać do nich pokazując spadek zasięgu o 30% jeszcze na gwarancję. I to jakby ratuje nasze linie wytyłki, ale tak tylko trochę. Dla dobra naszych elektryków i w dbałości o środowisko też powinniśmy obciąć... Właściwie to oni powinni obciąć po 20% z każdej strony, ale oczywiście nikt tego nie zrobi, bo każdy woli w reklamie napisać, że ma duży zasięg i tanie auto, a nie odwrotnie. Oczywiście są przykłady, gdzie producenci ukrywali dokładnie te krańcowe 40% pojemności. Tak było w Chevroletcie w Volcie, który podobno w efekcie miał właśnie niezniszczalne baterie. Tak, i to była pierwsza uwaga. Druga uwaga jest taka: zanim napiszesz, że od tego co ja tutaj opowiadam przecież są wyjątki bo przecież w Tesli używane są w niektórych modelach baterie typu LFP i są one i one akurat lubią naładowanie do pełna Napiszesz to, bo wyczytałeś to w wielu artykułach i rozumiem, i ja sam tak myślałem, tylko że coś mi nie pasowało, bo to wciąż jest bateria litowa jonowa. Porozmawiałem na ten temat z ekspertem, panem Tomaszem Gajowikiem, który już był na moim kanale w filmie pod tytułem Czy grozi nam blackout? I oto co się dowiedziałem. Baterie LFP może rzeczywiście trochę lepiej znoszą ładowanie do pełne niż te popularne baterie NMC, ale wciąż jak wszystkie litowo-jonowe wolałyby pozostawać w zakresie 20-80. Zresztą one akurat samoczynnie dosyć szybko się z tej stówki się rozładowują, taka ciekawostka. Ale dlaczego Tesla każe je ładować przynajmniej raz w tygodniu do pełna, bo tak robi w instrukcji? Po to, abyś nie wrócił do nich po zakupie narzekając, że samochód pokazuje nieprawdziwy zasięg i myli się nawet o 100 km. A tak właśnie może być, bo baterie LFP pracują w bardzo wąskim zakresie napięć. Standardowy rozrzut napięć od 0 do 100 to jest 1 V, od 2,5 do 3,5 V. Ale to nie jest prosta, bo pomiędzy 30 a 70% to jest tylko 40 mV. A to sprawia, że nawet niewielki błąd pomiaru tego napięcia przekłada się na duży błąd szacowanego zasięgu. Oczywiście samochód może mierzyć wydaną energię wypływającą z baterii, no ale wtedy też jest potrzebny punkt odniesienia, czyli samochód może wiedzieć, ile ubyło, ale nadal nie wie tak naprawdę, ile zostało. to jeśli będziemy mieli naprawdę ciężką nogę, to rezystancja wewnętrzne baterii też zużyje sporo, jak będziemy ostro przyspieszać i znów nie wiadomo, ile zostało. Tak? I dlatego właśnie raz na tydzień przynajmniej Tesla każe naładować samochód do 100%. Aby samochód mógł się sam, że tak powiem, skalibrować i dowiedzieć, gdzie on właściwie ma te swoje 100%, znaleźć ten punkt odniesienia, aby później wiedzieć, co pokazywać kierowcy przez najbliższy tydzień. Gdyby nie ten problem, Tesla oczywiście zalecałaby te same 20-80% nawet dla LFP. Ok, i teraz załóżmy, że przyjąłeś się tymi wszystkimi liczbami, już nigdy nie naładujesz auto powyżej 80%, nawet kosztem nie wiem, komfortu w długiej trasie. I tu przekornie powiem, niepotrzebnie. To naprawdę będzie niepotrzebne poświęcenie. Jak już musimy naładować baterie raz na jakiś czas do 100%, bo na przykład. Rano długa trasa, to ładujmy, ok, ale tak, żeby się naładowało do pełna dosłownie w godzinie odjazdu, nie wieczorem do pełna bo wtedy dendryty, pobudzone tym wysokim napięciem, będą gryzły naszą baterię przez całą nos I szkoda od tego pełnego naładowania będzie wielokrotnie większa. To jest funkcja czasu. W samej trasie też nie ma co się martwić, no bo mówmy się, ładujemy do 100%, ale natychmiast ruszamy w dalszą trasę i ją rozładowujemy z powrotem do tej bezpiecznej strefy. Więc też nie jest to duży problem. Zresztą przy pojemności baterii w nowych autach i prędkości ładowania w Polsce, nawet te szybkie ładowarki wielkiej krzywdy nie zrobią przez sam fakt ładowania Dużym prądem. Zresztą w Polsce, ciekawostka, aż 90% energii do ładowania elektryków pochodzi właśnie z domowych gniazdek, czyli niewielka moc ładowania, więc ten czynnik niszczenie baterii przez wysokie C nie jest kluczowy. I co ja jeszcze mogę dodać? No, złotą regułę każdego kierowcy, czyli szkoda kasy na przepłacanie za ubezpieczenie. Wchodzimy na Mubi Payle, łamane przez Zachar. Wypełniamy formularz, zajmie to nam dosłownie chwilę. Dostajemy wszystkie najlepsze stawki na rynku. A następnie kupujemy wybraną polisę poniżej sceny rynkowej. Dlatego, że Mubi po zakupie polisy zwróci nam 150 zł karbak na konto. Eee, I ja to tak mówię z lekkim uśmiechem, bo ja to powtarzam w każdym filmie, ale to dlatego. Powtarzam to dlatego, że to jest poważny temat. Bo i kasa do, do zaoszczędzenia jest jak najbardziej poważna, bo prawdziwa. Link w opisie, serdecznie zapraszam. Sprawdzenie zajmie tylko minutę. Eee, a wracając do baterii, no, ostatecznie muszę sprostować ten mój błąd, tak? Jeśli kupimy samochód o zasięgu zbyt zbliżonym do tego, co potrzebujemy na co dzień, to nasza bateria no, nie będzie miała łatwego życia i nie będzie to aż tak ekologiczne, jak mi się kiedyś wydawało. Wcale, oczywiście, nie dyskredytuje to wspomnianej Mazdy MX30, bo. Powiedzmy, że 60% jej zasięgu, ta bezpieczna strefa, ta, no to jest 80 km, więc wciąż więcej niż potrzebujemy statystycznie na co dzień. Ale przy ocenie dostosowania, dopasowania baterii do naszych realnych potrzeb, powinniśmy trochę myśleć za producentów i brać pod uwagę tylko 60% deklarowanej przez nich pojemności, czyli i zasięgu. I może jeszcze uwaga dla nadgorliwych, którzy teraz pomyślą: aha, skoro wykorzystanie połowy zasięgu to wyśmienity pomysł, to może ja będę ją wykorzystywać w zakresie np. od 40 do 60. Ja zresztą wspomniałem przed chwilą, że ona się wtedy w ogóle nie zużywa. No e, tak, ale ona nie będzie wieczna. E, na przykład moja Kia Niro 64 kWh do 60 naładowana no daje 300 km zasięgu do 40, 200. Więc z tym przydzielają 100 km zasięgu mi to w zupełności wystarczy, ale ja tak nie robię chociaż mógłbym jeździć w tym 20% zakresie. Dlaczego? Bo wtedy oczywiście miałbym baterię na nie wiem 5 milionów kilometrów, mógłbym, ale to będzie przesada, bo baterie same z siebie też się starzeją od 0,5% do 2% rocznie, bo elektrolit w bateriach z czasem się starzeje i pogarsza swoje właściwości. Czyli jak zaczniemy aż tak ją oszczędzać, to zużycie baterii wynikające no, po prostu z czasu, Zniweczy tak naprawdę wszystkie nasze wysiłki wynikające z oszczędnego jej użytkowania. A więc wykorzystanie środkowych 50% pojemności w zupełności wystarczy, nie ma co przesadzać. Zresztą, wykorzystanie takiej niewielkiej przestrzeni prowadziłoby też do takich podświadomych decyzji kupowania zdecydowanie zbyt dużych baterii, aby ten środkowy wycinek był jak najpojemniejszy. Tymczasem znacznie przewymiarowana bateria. Też nie jest idealnym rozwiązaniem, bo przecież najpierw wydajemy więcej pieniędzy na większą baterię, to też kosztuje, następnie cały czas musimy ją ze sobą wozić, co oczywiście zwiększa zużycie energii. Podsumowując, większe baterie są lepsze, ale nie ma co popadać w skrajność. No i teraz wiecie już. Chcecie zatłóc baterię? Ładujcie ją do pełna i jazda do zera. Chcecie mieć ją na dosłownie dziesięciolecia? Używajcie w węższym zakresie. Tylko tyle efekt motyla. Myślę, że jeśli Unia Europejska nie zmieni zdania i utrzyma plany zakazu sprzedaży samochodów spalinowych, czego absolutnie nie jestem fanem, bo uważam, że elektryk jest takim samym wyborem jak benzyna, czy diesel, czy tam LPG. Każdy może sobie wybrać, co mu pasuje. Jakby mi elektryki nie pasowały, to ja bym się nie męczył, naprawdę. No, ale mi akurat pasują, tak? Natomiast nie oczekuję, że wszyscy inni zaczną nimi jeździć, bo komuś innym może bardziej pasować. Diesel jest ja zresztą Wciąż mam diesla i używam go, kiedy jest lepszy od elektryków. Czyli rzadko, ale czasem to on jest najlepszy. W każdym razie, jeśli ten nakaz 2035 roku zostanie utrzymany, to będziemy musieli się z elektrykami naprawdę zaprzyjaźnić. Wiele osób kupi sobie takie auto, jak to się kupuje auto dla rodziny, na lata. A wtedy ta prosta wiedza wyłożona w tym filmie może sprawić, że Twoje auto będzie na chodzie przez wiele, wiele, nawet milionów. Kilometrów. E, tyle. Mam nadzieję, że ten temat Was zaciekawił i przyda się nie tylko przy nie, samochodach. I chętnie poznam Waszą opinię na ten temat. Udostępnijcie proszę ten film, bo to może być też taki efekt motyle. Jedno udostępnienie, a duży efekt. E, jak nie z elektrykami, to z laptopami czy strugaczkami do ołówków. Cześć.